dzisiaj rozmowy. A no też, szczerze powiem, że sam jestem trochę zaskoczony, że to tak poszło aż tak szybko, ale też no jestem super, super, że zadowolony. I ten dzień był na bardzo na plus, taki pozytywny zastrzyk energii, ale z drugiej strony też muszę gdzieś mieć z tyłu głowy, że w dalszym ciągu muszę być bardzo skoncentrowany, bo tutaj no, szybko może się wszystko zmienić. Gratulacje oczywiście za to dzisiejsze osiągnięcie. Dzięki. Powiedział pan, że nie zdawał pan sobie sprawy, że to tak szybko pójdzie, czyli to znaczy, że już pan coś złapał i już wie, jak to trzymać, bo w ostatnim czasie było tak, że to wydawało się ulotne, a teraz już jest ten pewniejszy chwyt? No właśnie, to co powiedziałem przed chwilą, że muszę twardo stąpać po ziemi, mieć się na baczności, być bardzo skoncentrowanym, bo no dzisiaj był super dzień, wczoraj był bardzo pracowity, wczoraj jakby wdrażałem te elementy, które dostałem od trenera, takie wskazówki. Dzisiaj to było takie utrwalanie, a no, mam nadzieję, że jutro wystąpię w drużynie i będę mógł dalej kontynuować tą pracę. No i tym bardziej muszę być skoncentrowany, żeby no, nie popaść gdzieś albo w euforię, albo nie dać się samemu ponieść ambicjom i chęci jeszcze robienia czegoś więcej, tylko bardziej, żeby trzymać się w ryzach i robić po prostu to, co umiem na tą chwilę. Patrząc na momentami te wasze metamorfozy tutaj, czy detal na takiej normalnej, mniejszej skoczni waży więcej niż na większych obiektach? Bo miałem wrażenie, że no, zaczęło się od 20 tam któregoś, 9 miejsca, a tutaj proszę, skończyło się na podium. Im mniejsza skocznia, tym jakby te błędy więcej kosztują, bo wszystko dzieje się szybciej, wszystko dzieje się krócej. Tutaj no, każdy błąd kosztuje tym, że nie ma czasu później poprawienia tego w powietrzu, no bo już się praktycznie opada albo już się ląduje. Dlatego no, trzeba wszystko po prostu mieć bardzo dobrze dopracowane w głowie, a później to już puścić, żeby to się działo samo. Czasami trzeba bardzo mocno pracować, żeby ten automatyzm złapać i tak jak ja właśnie w tej chwili no, muszę być wkładać dużo energii w koncentrację, taką, żeby po prostu żaden element mi gdzieś nie odleciał, tylko żeby wiedzieć, co mam zrobić i być do tego w 100% przekonany. Te noty dzisiaj bardzo wysokie, 3,19 w pierwszej serii, 3x19,5 w drugiej serii, one przychodzą automatycznie, czy to też jest związane może, że na mniejszym obiekcie się człowiek skupia bardziej na elegancji? No właśnie, dzisiaj się bardzo też koncentrowałem na telemarku. Wiedziałem, że tutaj to będzie bardzo istotny element, bardzo no pomocne, prawda, bo na małych skoczach no, noty to grają kluczową rolę, dlatego no wydaje mi się, że nawet za bardzo, ja bym sobie nie dał w tym drugim skoku 19,5 punkta, ale czasami tak jest. Ale nie narzekajmy. Czasami tak właśnie się dziwię, że w mojej ocenie skok nie był taki idealny, a dostaję wysokie noty, a kiedyś innym razem jest na odwrót, że ja sam już nie zrobiłbym nic więcej, nic lepiej, w takim moim odczuciu, a noty są dużo niższe. Ostatnie pytanie. Halvor Egner, Granerud zdyskwalifikowany. Macie poczucie, że te kontrole są dokładniejsze właśnie przed Mistrzostwami Świata? A zazwyczaj przed główną imprezą te kontrole jakby są wzmożone, ale uważam, że i tak, jeżeli chodzi o przepisy, one są dosyć jasne dla wszystkich. No i tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. Dziękuję pięknie, dzięki. Powodzenia. Jutro jeszcze kadry nie znamy. Dzięki. Dziękuję.